Dobra, wróciłem. W międzyczasie założyłem sobie jeden temat na forum. No nie ruszaj się, synek. Dobra. Ci sobie leżą, więc mogę sobie iść dalej. Dobra, ten się wziął nie wiadomo skąd. Pieskowy topielec, tak jest. Boom headshot. Standardowe ścinki. Pozdro. Dobra, jeszcze coś tutaj będzie. Nie, tutaj chyba nic. Otwieranie arcytrudnych zamków. Chyba będę musiał w końcu w to zainwestować. Ale okej. Póki co mam złe otwieranie zamków, parę. No okej, co my tutaj mamy? Dwa łuki myśliwskie. Przywołanie błyskawicy, jak sweet. Błyskawicu. W ogóle nawet nie wiem, czy to zamraża, czy spowalnia. Będę musiał sprawdzić. Dobra, tutaj leżą, więc mogę ruszać dalej. Krwiopijcy. No dobra, nie zatruły mnie. To dobrze. W sumie nie wiem już, które potwory są najbardziej irytujące w Gothic 3 poza kapłanami ożywieńców. Ale będzie tutaj coś? Nie. Dobra, teraz lecimy na drugą wysepkę. I ogólnie ktoś mi mówił, że niedaleko tej niedaleko strażnika świątynnego, którego ubijałem, był smok. Na pewno go poszukam. Dobra, widzę, że tutaj jest ognisty, więc muszę się go pozbyć. Dobra, jeszcze ktoś? Nie, czyli bugowanie ciągle dalej działa. Najgorsze jest to, że tutaj jest bardzo dużo tych ognistych. No tak, tutaj jest dużo krwiopijców. Dobra, bugowanie zawsze spoko. Okej, dobra, trochę już tutaj poubijałem potworków. Niedługo powinienem dostać poziom. Co by było dobre? Co by było bardzo dobrą
opcją. Nie muszę mówić czemu. Dobra. Pozbieram sobie skóry. Zawsze jak mi zabraknie złota, to mogę sobie ten posprzedawać. A coś czuję, że trochę golda już z tych skór będę miał. Bo ich bardzo dużo już zebrałem do tej pory. W sumie mógłbym sobie też poszukać jakiegoś nowego przepisu do wykuwania. Ale zaraz, tutaj widzę, że jest ognisty jaszczur. Dobra. Okej. Dobra, tutaj już powinienem mieć spokój z jaszczurami. Dobra, więc mogę sobie spokojnie pozbierać. Strzał nawet nie zbieram, bo mam ich nadmiar. Aha. Aha, tam widzę ognistego jaszczura. No. No dobra, niekoniecznie to chciałem zrobić, ale okej. Liczy się, że padł. Ogólnie zbieram to wszystko, nie wiem po co. No ale tutaj widzę krwiopijców, więc trzeba się ich popozbywać. I to dopóki do mnie nie poleciały. Ale urwał. Dobra, muszę sobie trochę roślinek wszamać, bo many nie mam. Jak zwykle, zresztą. Mam zawsze manę i gorzej, w każdej grze. Ciekawe czemu. W sumie to nie mam pojęcia czemu. Nie licząc tego, że mam dużo many. A raczej dużo many traci. No to w sumie aż takiego problemu nie powinno być. Mam nadzieję. Dobra, tutaj widzę jakiegoś jaszczura. I dostał. Dobra, jeden powinien lecieć. Ale nie doleciał. Nie, facet pecha po prostu. Dobra, tam chyba będą ci... będą ogry. Jaszczurka. No okej. Dobra, F5, standardowo. No i zapierdzielamy na tamtą wysepkę. Jeśli dobrze pamiętam, to tam właśnie powinienem mieć... ten
pierwszą skrzynię z kluczem do questa Where is Guru. Tak jest. Są drodze ogry. Dawaj. No co, boisz się, że się utopisz, frajerzyno? No dawaj, stary. Dobra, wino, alkoholicy jedni, tylko alkohol im w brzuchach się kręci. Dobra, jeszcze trochę. W sumie tutaj poza ongrami chyba było jeszcze jakieś parę potworków. Chyba głównie krwiopijcy, jeśli się nie mylę. Okej. Dobra, pozbieram sobie to szybciutko. Dobra, i teraz tak. Teraz muszę poubijać tych krwiopijców. Ogólnie przypadkowo ten odkryłem, że tutaj jest ta skrzynia z Where is Guru. I to całkowicie. O, przywołanie ognistego miecza. Spoko. Dobra, będzie tutaj jeszcze jakiś? Jeszcze gdzieś jest jakiś krwiopijec? Ale tutaj to pielce, więc... Nie, to pielce nie mają w sobie nic ciekawego. No dawaj. Ta uszkodzona skrzynia. Tak jak dobrze myślałem. Okej, otwieramy. Bierzemy klucz i jakiś tam dziennik. I oto... Przywódca niczego. Fajna nazwa. I 500 sztuk złota. To było w księgach. Księgi listy. Dziedzictwo dziadunia. No dobra, ale w tym odcinku to by było na tyle.